Witamy Was ze studia Milionerzy ZTS. Dzisiejszą emisję chcielibyśmy poświęcić Dniu Niepodległości. A to jest kolejny odcinek ZTS News. Czwartek. Wszyscy uczniowie elegancko ubrani udali się na apel z okazji Dnia Niepodległości, na którym mogli również poznać nowych radnych samorządu uczniowskiego. Razem z całą szkołą mieliśmy również okazję uczestniczyć w przekazaniu sztandaru. Mamy nadzieję, że nowy poczet będzie z dumą nosił sztandar szkoły. Chciałbym przypomnieć o zbiórce pieniędzy na sprzęt szkolny. Link znajdziecie w opisie. Przypominamy, że nasza grupa ZTS dalej szuka grafika, także jeżeli masz umiejętności lub masz jakieś uwagi, to możesz się zgłosić do pana Cabana. W czwartek, 10 listopada, odbył się jeden z ciekawszych eventów szkol, czyli Szkoli Milionerzy. Uczestnicy, którzy chcieli podołać wyzwaniu, mieli okazję odpowiadać na pytanie z kategorii historii Polski. Ułóż podane wyrazy w taki sposób, aby każdy kolejny zaczynał się od litery kończącej poprzednią. Rozpocznij od książki. Szlak ten łączył północne prowincje Imperium Rzymskiego z wybrzeżem Bałtyku z okolicami Wielkiej Litwy. Jedwabny szlak, szlak bursztynowy, szlak bałtycki, gdzie może szlak to? Telefon do przyjaciela. Okej, okay, proszę bardzo. Ajajaj. No jedna to było. Nie, było jeszcze stulecie. Pytanie, czy byś rozwikłał wtedy to, czy byś... Nie ma o co. Nie, bez tym kołem i tak. Mogłoby się wydawać, że to już koniec wycieczek integracyjnych. Jednak nasi nauczyciele dbają o atmosferę w klasie, dlatego druga O i druga G uczestniczyły w ich kolejnej już takiej wycieczce. O życiu i funkcjonowaniu w szkole wraz z paniami pedagog rozmawiała klasa druga G. Poruszali oni takie tematy jak co to jest gadzi mózg oraz jakie są konsekwencje ich występków. Po całej rozmowie udali się do klubu U7, by następnie zakończyć wycieczkę spacerem po Starówce. Emocjonującą i niezapomnianą wycieczkę przeżyła na pewno klasa druga O, która wybrała się na paintball. Po zremisowanym meczu wybrali się oni na spacer po Gdańsku. Doceniamy i bardzo dziękujemy organizatorom takich wydarzeń. To dzięki Państwu chętni przechodzimy do szkoły. W piątek, 4 listopada, klasa 1 E miała okazję wraz z panem Zenonem Tomaskim oraz panią pedagog Agnieszką Wojdą udać się do firmy Federal Mogul Bimet S.A. w Oliwie. Uczniowie na czas zwiedzania zakładu zaopatrzeni byli w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo. Wycieczka należała do udanych. A kolejna porcja wiedzy zawodowej została przyswojona. Informujemy, że w naszej szkole odbędzie się akcja Nie bądź żyła. W ramach akcji uczniowie pełnoletni mogą oddać krew. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do pani Katarzyny Cichy. Nasza szkoła wzięła udział w konkursie wiedzy o zarządzaniu i ekonomii. Ze 129 uczniów do drugiego etapu dostało się 39, z czego 3 z naszej szkoły. Jan Kotłowski, klasa 4 D. Karol Bolius, klasa 4 EG. Oraz Jakub Cegielski, klasa 3 E. Gratulujemy tym osobom i życzymy dalszych sukcesów. W poniedziałek wieczorem, 7 listopada, nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w 17. edycji konkursu informatycznego pod tytułem Bóbr Senior. Po wrażeniach uczestników możemy wywnioskować, że konkurs był trudny, jednak mamy nadzieję, że nasi uczniowie poradzili sobie z tym wyzwaniem jak najlepiej. Nasza szkoła nie poprzestała na jednej olimpiadzie, dlatego w środę, 9 listopada, odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej pod hasłem Euroelektra. Celem i wyzwaniem dla uczestników było poszerzanie wiedzy oraz nawiązywanie współprac międzyszkolnych. Jeśli jeszcze nie wiecie, zostały ogłoszone wyniki głosowania do samorządu uczniowskiego. Zachęcamy do obejrzenia odcinka specjalnego, w którym możecie poznać, jak i również obejrzeć zaprzysiężenie samorządu. W wyniku tajnego głosowania członkami Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku wybrani zostali Borys Vanessa, Burakowski Kacper, Gniewkowska Wiktoria, Mikoś Mikołaj, Mucha Aleksandra, Bulczak Jakub, Czogała Klaudia, Dzienisz Weronika, Rogowska Anna, Wojtyna Kacper, Kinowski Daniel, Markowska Marta, Ptak Stanisław, Wąchała Jakub, Zaskórska Sara, Jeleń Katarzyna, Zając Marek, Berliński Łukasz. Grasz często w kręgle i zawsze wygrywasz, albo po prostu dobrze ci to wychodzi? Mamy coś dla ciebie. Zespół Szkół Energetycznych od wielu lat zdobywa medale w Mistrzostwach Gdańska, Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w bowlingu. W zeszłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w Mistrzostwach Gdańska, a nasz uczeń Adam Ring został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Przygotowujemy nową reprezentację. Zapraszamy wszystkich uczniów na Mistrzostwa Szkoły. Mistrzostwa Szkoły odbędą się
w centrum U7 w galerii Metropolia we Wrzeszczu. Będziemy grali 21 listopada, 22 listopada, 23 listopada. Widzimy się tam o godzinie 14. Chcemy wyłonić nowych reprezentantów i poznać mistrza szkoły. Zapraszamy wszystkich uczniów, zapisy u nauczycieli WF-u. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku ZSN News.